Nawet brzydka pogoda i mrzawka nie popsuły planów i koncert odbył się terminowo. Dla wszystkich, którzy wspierają Hospicjum Świętego Łazarza, to był piękny prezent od Porozumienia Dzielnic Nowochódzkich i Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta. Od 2 lat to już stała współpraca z Hospicjum. Raz do roku na wiosnę koncert jest szczególnie dedykowany Polom Nadziei, natomiast po każdym koncercie w ramach cyklu zbieramy pieniądze właśnie na rzecz Hospicjum Świętego Łazarza. Może słuchacze, a wszyscy z przypiętymi żonkilami, symbolami akcji Pola Nadziei. Jestem ożonkilowana cała, żeby też przypominać. Niby wszyscy wiedzą, jesteśmy przyzwyczajeni do Pól Nadziei, ale jednak ciągle trzeba o tych ważnych rzeczach przypominać. Koncert w ramach cyklu Nowa Huta, dlaczego nie? To prezent dla hospicjum i podziękowanie dla sponsorów i wolontariuszy. Pieniądze zebrane podczas akcji Pola Nadziei są szansą na przetrwanie Hospicjum Świętego Łazarza w Nowej Hucie. Placówka potrzebuje rocznie na swoje utrzymanie aż 3 milionów złotych. Pola Nadziei dają od 10 do 15% naszego budżetu. Jest to ofiarna składka społeczeństwa Krakowa. Tegoroczne Pola Nadziei zakończą się 18 maja koncertem finałowym w NCK-u, a 7 maja w budynku hospicjum odbędzie się aukcja dzieł sztuki. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej lub pod numerem telefonu 012 641 4666.